Witam wszystkich, witam nowe osoby na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co trzymam w domu. Minęło 3 tygodnie od tego filmu, co nagrywałem o roślinach egzotycznych w domu. Dzisiaj pokażę, jakie zmiany. Pierwsze Hipeastrum. Muszę się pochwalić tym. Wysokość 50 cm. Piękny rozkwit. 8 ogromnych kwiatów. Jakby doniczki nie obrócić, tak. Tak jest piękny. Alokazja Borneo Giant była prawie na padnięciu. Straciła wszystkie liście, dostała nową doniczkę, nową ziemię. To są już liście domowe. Wychodzi kolejny. No ma ciepło, przede wszystkim ma ciepło i okno południowe. Nowy nabytek, wczoraj kupiona, alokazja Portodora. Ogromna. Nowy liść się rozwija. Wysokość 95 cm. Wysokość rośliny. Ogromne liście. Oczywiście wymaga przesadzenia. Kolejna alokazja Sarah Vacensis Yucatan Princess. No też ma się nieźle, idzie kolejny liść, też parapet, okno południowe. Tytan stoi w miejscu, jeden listek, nabiera mocy, czekamy na drugi. No i jak mówiłem, nowe siewki bananów. Tutaj jest musa Chessmani i to jest musa Sikkimensis Bengal Tiger, nasiona z USA. Ten oto to jest musa Namwa Pakczong 50. Powolutku idzie kolejny liść. Widać, że chce, rośnie. Jak pokazywałem 3 tygodnie temu, był chyba jeden czy dwa liście, już nie pamiętam. Wypuścił jednego, idzie kolejny. Alokazja Kalidora. Też ładnie. Nie podsycha, nie traci liści. Już widać, że idzie kolejny liść. Jest dobrze. Przyniesiona ze szklarni musa acuminata Grand Nine. Trzyma nawet kolory. Wczoraj dostał pół szklanki wody. Widać, że pociągnął tą wodę. Kropelki wiszą na końcówkach liściowych. Tutaj ściąłem dwa pniaki, te pniaki nie odbijają, ale tutaj cztery sztuki jakoś tam się trzyma. Idziemy do kolejnej roślinki, musa acuminata Lady Finger. Tutaj ściąłem o połowę. Po prostu w tym miejscu zaczęło podgniwać. Jak widzicie, listek już się wysuwa. I do tego dwa odrosty. Tutaj jeden. I tutaj wychodzi już drugi. No i na koniec Velutina. Słabo, bo słabo. Coś tam kręci te listki, ale... No, szału nie ma. Ale żyje. Jeszcze raz, jak to wygląda z daleka. Piękna Portodora. Piękna. Wysoka. Gruba. Pozdrawiam i do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.